Narysuj wykres funkcji f od x równa się minus 3 razy moduł x minus 1 plus 9. No i dziedziną tej funkcji jest przedział od minus 4 do 5. No i zachęcam może do przerwania oglądania tego filmu i samodzielnego rozwiązania tego zadania, albo przynajmniej podjęcia takiej próby, na przykład poprzez obliczenie wartości funkcji w kilku punktach, naniesienie tych punktów na wykres, no i jakoś przyjrzenie się, jak też w przybliżeniu przynajmniej wykres tej funkcji mógłby wyglądać. No a my to zrobimy systematycznie. Tu mamy przypomnienie, co to jest wartość bezwzględna, więc wartość bezwzględna x to jest odległość tej liczby od zera, no i to dla x-ów dodatnich to jest po prostu x, a dla x-ów ujemnych to jest minus x. No i wobec tego możemy tę naszą funkcję troszkę inaczej zapisać, uwzględniając tę definicję tutaj, czyli f od x równa się, no i teraz tak, jak to będzie? No dla tych x-ów, dla których to, co pod modułem jest większe, równe 0, czyli pod modułem jest x minus 1, czyli x minus 1 większe, równe 0, wobec tego x musi być większe, równe 1. I może sobie obliczmy tutaj, wtedy minus 3, wtedy moduł x minus 1 to jest po prostu x minus 1, czyli nasza funkcja to jest wzór naszej funkcji, zatem to jest minus 3x plus 3 plus 9, czyli to jest minus 3x plus 12. No dobrze, a dla x-ów mniejszych od 1, dla x-ów mniejszych od 1, czyli wtedy to, co pod modułem jest ujemne i wtedy moduł x to jest minus x, czyli jest minus 3 razy 1 minus x plus 9 i wobec tego to jest co? Minus 3 plus 3x plus 9, zatem 3x plus 6. No i widzimy teraz, że nasza funkcja składa się, wykres naszej funkcji składa się z dwóch funkcji liniowych, to będą dwa odcinki. No i powiedzmy, zaczniemy sobie od tego niebieskiego, czyli żeby funkcję liniową wykreślić, no to musimy mieć wartość w dwóch punktach, czyli na przykład f od 1, policzmy, f od 1 to jest minus 3 plus 12, czyli 9, czyli mamy punkt 1, 9, to jest tutaj. No i na przykład f od 5 może policzmy, f od 5, czyli na prawym końcu naszej dziedziny, to jest minus 15 plus 12, czyli minus 3. Czyli tu jest 5, raz, 2, 3, minus 3. I musimy połączyć te punkty odcinkiem. O, i to jest fragment wykresu naszej funkcji, no w przedziale od 1 do 5. No teraz na lewo od jedynki, czyli tak, może f od minus 4 policzmy w lewym końcu naszej dziedziny. To jest co? Minus 12 plus 6, czyli minus 6. Czyli minus 4 minus 6 to jesteśmy tutaj. No i może teraz narysujmy inaczej, prawda? Współczynnik kierunkowy jest 3. Co to znaczy? Że 1 na 1 x przyrost x o 1, y przyrasta o 3. Czyli 1 w prawo, 3 do góry. 1 w prawo, 3 do góry, 1 w prawo, 3 do góry i tak dalej, o i tutaj. No i teraz łączymy te punkty, oj, nie za bardzo, jeszcze raz. O, i to jest wykres naszej funkcji, no właśnie, składa się z dwóch odcinków, czyli jakby takie dwa boki trójkąta. Tutaj ma taki wierzchołek w punkcie, to jest maksimum tej funkcji w punkcie 1, 9. Spróbujmy teraz przyjrzeć się jeszcze raz, może jakieś ogólne wnioski wyciągnąć z jak w ogóle wygląda wykres takiej funkcji. No więc popatrzmy jeszcze raz tutaj. Więc tu mamy moduł x minus 1, czyli to, co tutaj jest, prawda, to jest na pewno większe równe 0. No i to jest mnożone przez minus 3, prawda? Wobec tego ta rzecz tu jest na pewno mniejsza bądź równa 0. I maksymalna wartość tego fragmentu minus 3 razy moduł x minus 1 to jest 0 i ona jest równa wtedy 0, kiedy to, co pod modułem jest 0, czyli x równe 1.
No i wtedy wartość naszej funkcji jest 9, czyli 1, 9, wiemy, że to jest maksimum naszej funkcji. Maksimum. No i właśnie, wiemy, ponieważ tu jest minus 3, to wykres naszej funkcji wygląda tak. Gdyby ten współczynnik był dodatni, to wykres naszej funkcji by wyglądał mniej więcej tak, prawda? Czyli tu byłby wierzchołek, no i dwa odcinki. No i teraz wykres funkcji tego rodzaju no zawsze wygląda w podobny sposób, dlatego że prawda, widzimy, że na prawo i na lewo od tego wierzchołka, ten wierzchołek jest w punkcie takim, że ten moduł jest równy 0, czyli to, co, znaczy to, co pod modułem jest 0, to jest, daje nam współrzędną x, a współrzędną y daje wartość tej funkcji. No i na prawo i na lewo od tego wierzchołka to są funkcje liniowe. No być może o innych trochę wzorach, prawda? One mają inne wyrazy wolne, inne współczynniki kierunkowe, ale to są funkcje liniowe. Czyli no, wykres funkcji liniowej jest dany zawsze przez wartość w dwóch punktach. No i wartość, czyli właściwie ten wykres można by tak trochę mechanicznie nawet rysować, czyli trzeba by znaleźć wierzchołek, czyli znaleźć ten punkt, dla którego to, co pod modułem jest 0. I ten wyraz wolny wtedy, tak jak tutaj 1, 9, następnie obliczyć wartość na przykład na krańcach tego dziedziny, czyli w punkcie minus 4, minus 5 i połączyć te punkty dwoma odcinkami. No i w zależności od tego, czy ten współczynnik jest ujemny, czy dodatni, no to albo to będą takie dwa boki trójkąta z tym wierzchołkiem na górze, no albo dwa boki trójkąta z wierzchołkiem na dole. No albo zrobić to zawsze tak systematycznie, pamiętając o tym, co to jest moduł, no i rozpisując definicję tej funkcji, prawda? Ona ma różne wzory w różnych przedziałach, no i po prostu wykreślić w poszczególnych przedziałach dwie funkcje liniowe.